Siemandero, z tej strony Mafiosolec i witam was w kolejnym odcinku od Bizona do Lexiona. To drugi dopiero odcinek Farming Simulator 2017. Tak jak czytałem wasze komentarze, postaram się, aby ta seria właśnie była tak mniej więcej chociaż 3 razy w tygodniu. Będę próbował tam ją mniej więcej wciskać tak pomiędzy od zera do farmera i inne serie, ale powinniśmy dać sobie spokojnie radę. Jak widzicie na naszym ekranie, na samym począteczku, oczywiście New Holland T7, którym dzisiaj będziemy pracować i będziemy wykonywać sobie orkę wiosenną, a mianowicie jeszcze też z warsztatu przyprowadziłem naszego Metal Focha od Mietka. Mietek już nam naprawił wszystko, powymieniał co było można, więc pozostało czekać teraz do żniw i przetestować, czy wszystko ładnie, pięknie działa, ale bez zbędnego gadania my wsiadamy, bo ja ogólnie dzisiaj, tak jak obiecywałem, mam dla was mega niespodziankę, o której już kiedyś was informowałem, że chcę czekać dopiero do tej serii i wam o niej opowiedzieć, a mianowicie podczepię sobie tylko pług i zaraz pójdziemy, coś wam pokażę i tutaj będzie wszystko dla waszego wyboru. Chcę, żebyście właśnie to wy wybrali mi, co mam zrobić jeszcze w tej serii. Dobra, podczepimy sobie. Możemy jeszcze zgasić. Opuszczę jeszcze na chwilkę. Okej, możemy... O Jezu. A, to ja nie wysiadłem, no tak, kamera mi się przestawiła. Ogólnie mianowicie tak, nie chcę tylko opierać się na jednej chlewni, chciałbym się rozbudowywać. I mianowicie chciałbym postawić sobie drugą chlewnię, znaczy no na razie ja tylko mówię chlewnię, tak, bo nie wiem co będziecie chcieli wybrać. Ale mniej więcej najważniejszy pomysł jest w tym, że chciałbym, aby ona powstawała na serii. A mianowicie zaczęło na każdym praktycznie odcinku, jaki by był tylko możliwy, chciałbym, aby pojawiała się jakaś cząstka budynku, w sensie, że wiecie, domodelowywałbym jakieś poszczególne elementy, wiecie, normalnie koparki by tutaj stały, co odcinek prawdopodobnie bym je przestawiał, tak żeby jak najbardziej urealnić wam budowę tego obiektu, który by tutaj powstawał. I mianowicie tak, no nie da się mieć dwóch chlewni, w sensie, że by były w niej świnie, czyli prawdopodobnie druga chlewnia, jeżeli by powstała, to byłaby byłyby tam statyczne świnie lub nie można by było do niej wjechać, po prostu by była i koszty, znaczy koszty, przychody i też koszty by były podwójne, w sensie, że dodawałbym sobie, wtedy wiadomo, musiałbym się pobawić troszkę w notatniku. Mianowicie tak, zaraz wam jeszcze dopowiem, ale to już pojedziemy sobie na pole, żeby nie owijać bawełnę. Ta wiata prawdopodobnie byłaby, no wiecie, zdemontowana, elementy jej by gdzieś tutaj leżały, prawdopodobnie to pole, które mieliśmy, to ono by było wyrównywane, także też fajnie by te koparki można by było ustawiać i w ogóle równać ten teren. Nie wiem co z silosami bin, i więc piszcie, czy tutaj mają być obok siebie dwa obiekty i miałbym to wszystko rozbudowywać, choć ja bym był za tym, aby rozbudować tylko płot i wiatę i postawić tutaj kolejny obiekt. Fajnie by to na przykład wyglądało, dlatego też bym było mniej roboty. Także ja już pędzę sobie do New Hollanda. I jeżeli chodzi o dalsze plany, to teraz wy wybierzcie mi, co to ma być, bo może jeżeli mam nie robić sobie świń, to bardzo fajnie wyglądałyby na przykład krowy, ponieważ do krów oczywiście, że... Czekajcie, ja to bym sobie radyjko włączył. O, może być. Mam nadzieję, że nie będzie za głośne. Podnosimy. Jednak za głośne. O, na 10 będzie. Także możemy sobie dygać na pole. I mianowicie, jeżeli by były to krowy, to wiecie, że ja normalnie bardzo ładnie postawiłbym sobie oborkę i wtedy wszystko to, co jest umożliwiające mi grę w farmingu z krowami, czyli tam wiecie, karmienie i to, krowy normalnie by chodziły po oborze, wszystko by było, czyli no, najlepszym rozwiązaniem byłaby obora, ale nie wiem, czy będziecie chcieli, żebym aż się tym wszystkim tak zajmował, no bo wiecie, byłyby i krowy, byłyby i świnie tak to na jednym gospodarstwie. Czekajcie, ja to później może tą muzykę włączę, bo teraz może mnie trochę zdezorientować i nie powiem tego wszystko, co chcę powiedzieć. Więc mówię, no najlepszy wybór by był z krowami, bo jeśli chodzi no, o te świnie, no to prawdopodobnie byłby tylko taki obiekt i ja bym zawsze jakbym sprzedawał na przykład świnie, to podwójnie, ponieważ, a jakbym miał, to także mam też podwójnie praktycznie świn, tylko mówię, to bardziej by się wtedy więcej by było zabawy znów z tymi notatnikami, z tym wszystkim, także no troszeczkę mi się to nie kali i chciałbym, żeby to po prostu było wszystko związane z grą.
Także no mówię, tutaj pozostawiam dla was Lubno znów kurnik, tylko że kurczę teraz troszeczkę źle by to wyglądało, że przełożyłem ten kurnik, a postawiłem chlewnię i teraz znów bym miał stawiać kurnik. Jeśli bym postawił ten i ty, a i właśnie z tym jest jedyny plus, jeśli chodzi o kurnik, ponieważ ostatnio się was zapytałem, co sądzicie na temat ruszt, jeśli chodzi o gnojowice i jak to zrobić, aby to działało z obornikiem. I mianowicie postanowiłem, wymyśliłem sobie coś takiego przed odcinkiem, że jak sami wiecie, no z kur, czy tam indyków, no ale już tutaj zostańmy przy kurach, jak to jest w farmingu, jeśli chodzi, to z kur jest obornik. Czyli mianowicie zrobiłbym tak, że od, a nie ma gnojowicy, od świń mielibyśmy gnojowicę, i wtedy z automatu zdejmuję tą płytę obornikową, tą teksturkę, która jest u świń, i mają same ruszta i one wytwarzają gnojowicę. A teraz u kur, przy kurach postawiłbym właśnie ten do obornika, zrobiłbym im ścielenie tylko, że od świń. Ponieważ no tak to nie ma jak inaczej tego przenieść, żeby one tworzyły obornik, i po prostu jakbym ścielił u kur, to pojawiałby się ten obornik, który by produkowały właśnie nasze świnki, bo i tak jeżeli będę miał, no to wiadomo, to tych kur nie może być dużo, a wszystko będzie mi zależało od świn. Także jeśli chodzi o kurnik, to naprawdę bardzo fajna sprawa, tylko no mówię, tu jest jedyny ten ból, że niestety, ale no ten kurnik wcześniej przemieniłem, choć i tak wolałem, żeby mieć tą świniarnię bliżej i gospodarstwa, no bo to o wiele lepiej wygląda, ja więcej tam pracy muszę w to włożyć. No czemu nie podnosić, gościu? O. Więcej pracy muszę w to włożyć i chciałbym, żeby właśnie to było bliżej, bo do tego kurnika, no to tam wiadomo, będę jeździł od czasu do czasu, żeby im tam pościelić czy coś w tym stylu. Także no ten pomysł jest też bardzo, bardzo dobry, ale to co wy wybierzecie, to właśnie zależy od was w tej serii. Dlatego też prawdopodobnie w opisie będziecie mieli ankietę, żeby nie było 1000 komentarzy. Też w komentarzach możecie napisać, jak jeszcze inaczej mogę to rozwiązać. Więc najwyżej na następnym odcinku to dopowiem jakieś najlepsze komentarze, coś w tym stylu. Tak, żeby ta seria naprawdę bardzo fajnie wyglądała i też zależała od was, tak jak od zera do farmera. Także ja chcę, żebyście mi napisali właśnie komentarz, co robimy dalej z tym. Dobra, czekajcie. Ja już sobie mogę tutaj, tam już sobie jakoś wyrównam. Trochę takie pole, jak widzicie, niewyględne, tak? Tutaj gazociąg, ale musimy sobie jakoś poradzić. Nie ma lekko w rolnictwie. I myślę, że no naprawdę będzie fajnie to wyglądało, ponieważ będę starał się co odcinek coś domodelowywać, pokazywać wam, jak prace trwają. Oczywiście zaciągnę się na duży, duży kredyt, prawdopodobnie jeszcze taki poza grom, żeby postawić ten kurnik. Wezmę cały kredyt, ile się tylko da. Prawdopodobnie wezmę jeszcze, tak jakby to powiedzieć, poza grą. Zrobimy, że mam na przykład jeszcze 100 tysięcy więcej do spłaty czy coś w tym stylu i nie kupimy na razie pola, ale byśmy mieli wtedy jakiś tam przychód. No i jeżeli, jeśli chodzi jeszcze o ten kurnik, to po prostu zaproponowalibyście mi na przykład co 5 odcinków, ile mam dostawać kasy za te kury, za 5 czy co 3 odcinki. Wiadomo, jak co więcej odcinków, to wtedy kasa by była większa. Dlatego też, no mówię, chcę, żebyście liczyli się z tą serią. I czekam właśnie na wasze komentarze. No bo wiecie, kur nie da się sprzedawać, jajka mało są opłacalne. A no jednak kurniki w takim życiu realnym to żyła złota, że tak powiem. Bynajmniej na naszych terenach jest tych dużo kurników, jak sami też wiecie, po kanale Mafisolec głównym, ile razy już nagrywaliśmy. Dobra, ciśniemy. Nie no kurczę, powiem wam, ta seria jest świetna, ponieważ będę mógł sobie wreszcie na singlu trochę pograć. Ogólnie tak, piszcie, czy chcecie tą drugą kamerkę, którą właśnie tutaj widzicie. Jest ona skierowana na kierownicę. Dałem ją dzisiaj, ponieważ w poprzedniej serii ona była od czasu do czasu i były tablice. Z tablic zrezygnujemy, ponieważ jest to za dużo pracy. Ja mam za dużo innych serii też tego wszystkiego. Też jedni hejtowali to, ponieważ zasłaniało zbyt dużo ekranu i jednym się to podobało. Ja będę mianowicie no na tej serii z wami ciągle rozmawiał, także będziecie wiedzieć, co się u mnie na tej serii dzieje. Tutaj nic sobie nie będziemy dopisywać, oprócz oczywiście tych pieniędzy, jeżeli będzie miał powstać kurnik. Także będziemy żyli tą serią i będziecie wszystko wiedzieć. Ja wam będę pokazywał statystyki w razie czego czy coś, także no bez tablic raczej prawdopodobnie pozostanie ta seria.
Może kiedyś jeszcze na jakieś, ale na razie po prostu od zera do farmera te tablice zrobiły szum w mojej głowie i nie mam na razie ochoty na nie, więc na razie te tablice pozostawmy w spokoju, ponieważ za dużo tego będzie, ciągle coś tutaj będzie się rozwijało na tej naszej serii i myślę, że... O, ale mi się szybko obrócił bajlanga w głowie normalnie. Dobra, obracamy sobie pług, jak widzicie na razie czwóreczka, nic nie poradzimy na to, ja będę ją zmieniał. Piszcie na jaką byście chcieli zobaczyć. Ten oryginalny to jest szósteczka, tak? Tak, to jest szósteczka. Prawdopodobnie będziemy jakiś tam skin zmieniać, coś to powiedzcie mi, co byście chcieli. Skin, teksturę, będziemy prawdopodobnie chcieli Lemkena. Myślę, że dość fajnie, fajnie by wyglądał, dlatego też czekam na wasze komentarze. Czy chcecie właśnie Lemkena, czy też jakiś inny, no bo ten oryginalny zielony to już chyba się przejadł wam po serii od zera do farmera. Dobra, my tu sobie zostawimy poprzeczniak duży, bo nie chce mi się w tą trawę wjeżdżać. No i ta kierownica to jest po prostu bajeczka. Tak świetnie się gra, sami widzicie. O, dobra, trochę dużo, duży poprzeczniak będzie, ale damy sobie jakoś radę. Tu tego mijaka ja bym wyprostował, wiecie? O! Pięknie. Dobra, cofniemy sobie i będziemy mieli już z głowy. Także no mówię, zajrzyjcie w opis, prawdopodobnie to jakoś rozdzielę właśnie, czy to ma być chlew, krowy, czy też kury. Jak ktoś nie zrozumiał, to przesłuchajcie sobie jeszcze raz, o co mi chodziło i z czym. No mówię, na pierwszym miejscu moim zdaniem są chyba te kury. Ponieważ fajnie by to wyglądało właśnie z tą gnojowicą i z tym obornikiem. No i też nie miałbym tak dużo wody, bo też o to chodzi, że przy krowach wiecie ile będę miał roboty, przy świniach to samo, także już w tej serii nie będziemy mogli sobie tak luźno pograć jak zawsze i będzie to nam schodziło, będę musiał wtedy pewnie poza odcinkami sporo grać i w ogóle, a nie chciałbym, chciałbym żebyśmy bardzo dużo grali właśnie na odcinkach na tej serii, dlatego też na pierwszym miejscu ustawiam właśnie te kury, no na drugim prawdopodobnie no, są te krowy moim zdaniem. Choćbym musiał tutaj wszystko doprowadzać i mleczarkę i w ogóle to też tak powiem wam, że na drugim tym miejscu tak na równi stawiam świnie z krowami, w sensie, że ten statyczny kurnik, do którego nie można wjechać i podwajanie pieniędzy. Mam nadzieję, że uda wam się wybrać właśnie te kury i to będzie najlepszym rozwiązaniem tego wszystkiego, także liczę na wasze komentarze, ponieważ może wy macie lepsze jeszcze pomysły na tą serię. Dobra, my sobie tutaj opuszczamy. Właśnie, ogólnie, no zapomniałbym o najważniejszym, kochani. Ja chciałbym wam z tego miejsca, ale to bardzo, bardzo serdecznie podziękować za 90 tysięcy. Cieszę się, że już jest nas aż tyle i naprawdę ta moja widownia jest już fajnie odbierana. Każdy film jest oglądany, nawet z takich innych gier jak Rocket League, Wreckfest i wiele, wiele innych, co mnie bardzo, bardzo cieszy, ponieważ na wielu kanałach, takich po kilkaset tysięcy subskrypcji, jak porównywałem sobie ostatnio wyświetlenia, to jest naprawdę dzień do nocy, bo niektórzy mają kanały po pół miliona, po milion i naprawdę to jest kurczę, robimy mega, mega wielkie wyświetlenia, także mój kanał jest naprawdę mega fajnie rozwinięty dzięki wam, bo samemu by mi się to nie udało. Ja wam z całego serduszka bardzo, ale to bardzo dziękuję. No i odliczamy do tych 100 tysięcy, ja już będę powoli sobie planował jakąś mega, mega niespodziankę dla was zrobić, ale to z czasem dopiero wam o tym opowiem, jak już sobie wybiorę, bo mam kilka motywów, jakie pojawią się na 100 tysięcy, może zrobię tak, że wykorzystam wszystkie te motywy, choćbym nie chciał, bo chciałbym, żeby kiedyś na kiedyś mi też coś zostało, tak jeszcze oryginalnego, bo wykorzystać wszystko za jednym razem to nie sztuka. Także będziemy sobie kminić. Czekajcie, mogę to radyjko włączyć? Mogę. Myślę, że będzie spoko. Trochę głośne jest to radio. Szkoda właśnie. A czekajcie, a jakbym sobie... O! Widzicie? Dobrze teraz ustawiłem. Radyjko się nam ściszyło, ale właśnie... Czekajcie, jeszcze zrobimy... O! Od ciemnika będzie teraz słychać też. I ja sobie po cichutku będę słuchał muzyki, też mi lepiej będzie wtedy po prostu sobie orać i was nie będzie to przygłuszało.
Z takich jeszcze ważnych spraw, no praktycznie do tej serii, no chyba nic takiego ciekawego. Co, w następnym odcineczku prawdopodobnie i na pewno pojawią się siewy. Zrobimy sobie siewy na innym polu, zrobimy tam koło tego dużego, koło gospodarstwa. I później prawdopodobnie opryski i bierzemy się za żniwa. Także no ta seria będzie sobie leciała. Myślę, że już następny odcinek pojawi się gdzieś na weekendzie. Dzik. To niezły dzik. Dobra, możemy sobie obrócić. Uwaga na kamień. To ten spod Biedronki od Adasia tu przywieźli. Nie wiem, czy teraz nie za cicho jest. O, teraz będzie chyba lepiej. Bo jednak czasami tą grę mi wycisza, jak sami wiecie, ja niby ją tu w słuchawkach wszystko bardzo fajnie słyszę, ale później po wyrenderowaniu niestety, ale to słabo jest. Kurde, no ta czwórka jest naprawdę świetna, tak fajnie się ora teraz w farmingu. Super sprawa, naprawdę. Cieszę się mega. Ale jak będziemy mieli ten większy puch, to naprawdę będzie sztynks. Wprawdzie mógłbym i kupić ten największy, tak, bo tutaj New Hollanda mogę szcipować jeszcze o chyba 70 koni aż, także to jest naprawdę sporo. Ale myślę, że na razie to nie ma jakiegokolwiek sensu, bo za dużo kasy by mnie to kosztowało. Z czasem będziemy sobie jeepować, jak będzie potrzeba. On jeszcze na spokojnie da sobie radę z tą szóstką. Tylko mówię, no muszą być pieniążki. No i właśnie, jeszcze jak możecie, to dopiszcie, ile miałbym prawdopodobnie zapłacić za takie kurnie, no bo gdzieś spokojnie milion ponad bańkę mnie takie coś wyniesie. Także no 250 tysięcy, koło 300 nawet byśmy mogli sobie 300 tysięcy zrobić. To by było no, grubo ponad bańka. Też wiadomo, nie będę jakiegoś tam... Będzie to nowoczesny, tak, no ale nie będę się porywał na jakiś kurczę mega zajebisty, tak? Nie ukrywajmy tego, nie musi być też jakiś mega, mega wielki. Będę tak chciał po taniości te części wszystko pozałatwiać, te materiały budowlane, tak? Także też liczcie się z tym, że no ten kurnik, no myślę, że spokojnie no te 250 tysięcy można by było sobie za niego odliczyć. Trochę dużo, też kurczę właśnie, pomyślmy też o tym, że no naprawdę to nigdy mi się tak nie zwróci. Więc bym musiał robić praktycznie na nic w tej serii. Więc pomyślcie, co mam z tym zrobić, czy jakieś dopłaty może, nie wiem, coś w tym stylu. Czekam na wasze właśnie komentarze, mam nadzieję, że się ładnie tam porozpisujecie, jak mam wynaleźć kasę właśnie na to. Oczywiście będą misje, będzie to wszystko tak, ale chciałbym misje odkładać na maszyny, plony odkładać na maszynę, a ze zwierząt po prostu wziąć kasę na to, no bo postawić taki budynek, który będzie się zwracał kilkanaście sezonów, to nie ma jakiegokolwiek sensu raczej w takiej serii. Więc ja czekam na wasze komentarze. Dobra, my sobie tutaj ogólnie podniesiemy teraz. Jadę tutaj skończyć. Ojejku, mi się gaz tym pobylił, żebym tu rewersa nie wbił. Dobra, pięknie, opuszczamy i jedziemy do przodu. Ole, żeśmy popłynęli. Dobra, cyk. Jak na razie 30 tysięcy. Zboże jeszcze mamy troszeczkę do sprzedania, także no tu stówka nie będzie, ale z 30 kolejne tysięcy dojdzie, licząc po 500, że sprzedam za tonę. Także zawsze to już coś. No czekajcie, tu sobie naoram, a tam sobie odoram. Nie no, kurwa, te animacje. Coś pięknego. Fajnie, fajnie się naprawdę teraz gra. Cieszę się, że jest ta 17. Straciłem całą 15, ale nie żałuję, bo naprawdę, zobaczcie, tutaj mogę gadać i gadać na tej serii. Wy też lubicie mnie bardziej takiego rozgadanego niż gdy jestem cicho na odcinkach. Dobra, tutaj uwaga, żeby pługu nie uszkodzić, bo jeszcze za dobre pieniądze myślę, że go powinienem sprzedać. Dobra, to sobie odoraliśmy. Ojejku, gdzie ja kręcę? Ja już chciałem tutaj zawracać, a przecież nie mam dokończone. I no mówię, tą 15 całą straciliśmy, ale naprawdę jak widzieliście po ostatnich odcinkach, ja nie wiedziałem o czym mam rozmawiać. Dlatego też z Adasiem przenosimy się na Borusiowo, tak zgarnęliście. Miała to być niespodzianka, ale i tak już wszystkie komentarze wiedziałem. Wszyscy w komentarzach wiedzieli praktycznie o tym. Także no nie ma co ukrywać, przenosimy się na Borusiowo po sąsiedzku. Myślę, że też bardzo fajnie to będzie wyglądało. Ja wreszcie będę mógł sobie potem... A nie powiem wam! Nie powiem wam, co będę miał za maszynki, bo będzie na pewno sporo fajnych rzeczy. I mam nadzieję, że wam się to spodoba. Dzisiaj ten odcinek znów 24 minuty. Tak 20, zobaczymy ile mi to wyjdzie.
chyba że skończę może całość, ponieważ chcę wam na dziś to jeszcze wrzucić, ponieważ jak widzicie już jest 14, ja nawet nie zdążę chyba wyrenderować, ponieważ Brączuś zaraz wraca ze szkoły. Przygotuję sobie pod renderik tylko, fajny moment wam akurat wydam. Brączuś przyjdzie, nagrywamy typową, bo Bronek chyba nie wiem czy na dzisiaj chce, czy na jutro. Właśnie typową polską wieś by nagrał, wy byście mieli tak to na piąteczek wraz od zera do farmera, lub na weekend wam zostawię, bo to może być jeszcze fajniejsza sprawa, bo naprawdę mega typowa się zmieniła, a akurat byśmy w piątek zaczęli jakąś z nowych serii, choć jeszcze jeden odcinek będzie z Adasiem na tamtej starej, ponieważ chce się normalnie też pożegnać na tamtej serii. Jakaś muzyczka. Czekać, będziecie słyszeli. No chociaż po pierwszym odcinku już będę wiedział, jak mam to ustawić, bo widziałem na ile zmieniałem głośność, także będę sobie to dostosowywał, kochani. I mam nadzieję, że dobierzemy sobie jakieś odpowiedniki. Piszcie też, czy ma być ta piosenka właśnie w radiu, czy ma jej nie być. Choć fajnie się robi. I po prostu lepiej jest ona dostosowana, mogę sobie ją dostosować niż w programie, bo w programie to ciężko mi się tam przycisza, ona na 3% jest i tak mimo głośna, bo jak widzieliście zawsze na początku, ostatnio zacząłem dawać ten... Wiecie co ja tu zrobię? A ja zrobię sobie taką orkę, że nie będę... zrobimy w tą stronę, bo chyba miałbym za dużo jeżdżenia, ale tu ciężko będzie miał pewnie korzynie. Okej. Czekajcie, ja to zawsze jak sobie robię koło domu i mam takiego klina, to ja tego klina zawsze likwiduję, w tą stronę. I akurat mam później bruzdę. Wolno podnosić to się ten pan, ale czekajcie. Już faktycznie będę miał wyrównane. Nawet byśmy mogli sobie skończyć, wiecie, dobra, zrobię już ten chwilę dłuższy odcinek. Najwyżej chwilę dłużej będzie się wstawiał, albo skonwertuję go do troszkę gorszej jakości. Ale zrobimy sobie, będę chciał właśnie, bo pisaliście mi, że często nie kończę prac na odcinkach, że nie kończę prac na odcinkach, więc na tej serii będę się starał to robić. I naprawdę, jeżeli będę nagrywał te odcinki, tak wiecie, dzień wcześniej, że nie będę musiał się martwić o wyrenderowanie i wrzucenie tego, bo przez noc mi się wrzuci, to kochani, możecie się spodziewać, że nawet do 40 do godzinnych odcinków będzie mogło dochodzić. Bo chcieliście jakieś godzinne odcinki, a nie wiem z jakiej serii miałbym to nagrać. A wiem, że ta będzie dobrze doglądana oprócz zera do farmera, także myślę, że tutaj będzie się pojawiało, może z Adasiem od czasu do czasu sobie zrobimy jakieś godziny, nie wiem, raz na dwa tygodnie, coś w tym stylu. Bo ta seria będzie, nie, raz na trzy tygodnie, bo jeżeli tam mówię dwa razy do trzech odcinki będą się pojawiały w tygodniu, no to nie ma sensu. O kurczę, zobaczcie jak mi to wyszło zajebiście, no tak, przecież dobrze w tą stronę orałem. Odoramy sobie akurat tutaj od lasu, także gicior. O, tu mi się dobrze złożyło, bo akurat do końca pługiem dojadę i wezmę to. Wczoraj właśnie ogólnie, bo przecież wczoraj mieliście późny odcinek, ja bardzo, bardzo was za to przepraszam, ale zeszło długo mi w Warszawie, ale o tym to prawdopodobnie pogadamy sobie na jakimś odcinku jeszcze, ale wszystko już jest dobrze, z uchem, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Czekajcie, ja tu jakoś dam radę. O, fajnie, dobra, super. Algida. Żartowałem. W kabinie fajnie słychać, bo wyciszenie jest. Dobra, została nam tamten poprzecznik, a i to ten mały clean. 24 minuty, dobra. Ciśnij, Grzesiu. Powinniśmy się wyrobić. Także mówię, oj, uważam, tu musimy odjechać. Dobra, tu rzesta sobie zrobimy, bo mam siewniku. Jak to się ten nazywa, mój bronę wirującą. Tu musimy tak trochę sklina. O, i teraz możemy wykręcić na spokojnie, dobra. Zdążymy. Ja tu chyba nie będę się obracał. A nie wiem właśnie, bo kawałek mi tu zostało.
Zobaczcie, to się zwęża. Na obrót mi chyba dłużej zejdzie niż ja cofnę. Nie? Chyba nie. Także mówię, piszcie, czy ma ta kamera zostać, czy po prostu jej nie wrzucać, bo od czasu do czasu, jak będę miał naprawdę jakieś sporo pracy przy tej kierownicy. Ale tu zjebanie coś zasiałem. Czekajcie. Tu musimy tak sklina. Jak widzicie, strasznie na górkę wjechałem. Ja to zrobię sobie poza odcinkiem trawą. Żeby to dobrze wyglądało jako tako, bo kurczę, no w szoku jestem teraz. Jak mi tu niefartownie musiało coś wyjść. Dobra, jeszcze raz cofniemy poprzeczniak i kończymy sobie ten odcinek. Jakieś ciekawe tematy możecie zadawać, które mam poruszyć na tej serii. O czym tu mam właśnie pogadać? Myślę, że będzie niedługo jakiś temat moje wymarzone gospodarstwo w realu. Myślę, że to też bardzo fajny temat, no, taki dość długi, o którym mógłbym praktycznie porozmawiać cały to odcinek. Dobra. Ostatnie. I poprzeczniak. Dobra, tu musimy tak wykręcić. Odoramy sobie akurat. Dobra, gicior. Czekajcie, jak byśmy mogli tu... Też odoramy chyba. Jo, tak zrobimy. Odoramy sobie. Z jednej i z drugiej strony, a tak to... W następnym roku naoramy. Mówię, tu gitara, bo akurat mogę sobie tym ostatnim tak dojechać. No ładny ten New Holland. Jeszcze raz bardzo dziękuję Arkowi. Pięknie. Kurde, muszę się wyczulić na to, że po podnoszeniu muszę sekundę poczekać, nie cofać. Bo to trochę nierealnie. O, i poczekać, aż dobrze opuści. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Dobra, już nie będę obracał. Bo to nie ma sensu. A, jest jednak do końca, myślałem, że nie mam do końca. O, wyszło 27 minut, także co kochani, ja wam dziękuję ślicznie za uwagę. Troszeczkę się nasłuchaliście mnie dzisiaj, mam nadzieję, że pomożecie mi wszyscy wspólnie w komentarzach, co robimy z tą serią, z kurnikiem, z pieniędzmi, ze wszystkim. Także co, ja wam dziękuję ślicznie kochani za uwagę. Zapraszam was już na kolejny odcinek i na funny moment, który może jeszcze ktoś nie widział. Na kolejny odcinek już weekend. Także co, dzięki wielkie za uwagę, do kolejnego odcineczka i na razie, trzymajcie się, cześć!